Cześć wszystkim, Papa z Bakeria, to go. Cześć, witam, oto odcinek 38. Odcinek 38. Według ankiety, którą zrobiłem, wybraliście zestaw z Bakerium to go i Mocharium. A Bakeria nam się wcześniej wylosowała na kole, bo robiłem losowanie, nie? Jakie gierki do ankiety wpisać, wypadła Bakeria. Moczary je wybrałem już samemu, ale wy wybraliście zdecydowaną większością głosów, że mam dzisiaj zrobić wam odcinki z Bakery oraz Moczary. Podwójną dawkę, jeżeli się uda, to zrealizuję podwójną dawkę, jeśli się nie uda, to będzie chociaż tyle, ile nagram, czyli dwa odcinki z Bakery i jeden odcinek z Moczary. To myślę, że się uda na pewno, ale czy druga dawka się uda? Niby jest zapisana w planie, ale wiecie, jak to z planami bywa. Plany się często zmieniają. Szczególnie jak się prowadzi kanały na YouTubie. Dobra. Smore SP było ostatnio. A może dzisiaj weźmy Future P? Okej. W ogóle widzę, że mogę zrobić dzień bez zamówienia specjalnego. W niektórych papasach to go to działa. Chociaż nie wiem, czy to nie jest tak, że we wszystkich to działa. Obczajmy to w szczęśliwych papasach. Czy można jakby zrobić dzień bez zamówienia specjalnego? Bo widzę, że w Bakery można. Wiemy, że w Mochary można, ale czy gdzieś jeszcze? Się dowiemy z czasem. No dobra, no to FuturePi będzie to dzisiejsze i zaczynamy. Jest krystal. Krystal jako nowa. No i tu mamy jakiś kwiatek. Naszym obecnym holidaykiem jest Easter. A ten kwiatek pewnie pod Easter podchodzi. No, tym bardziej potwierdza to, że mamy rang 21, nie? A rang 21, no to oznacza, że to jest dopiero początek tego holidaya, czyli jeszcze wiele rzeczy się jeszcze odblokuje nam tu. Jak będzie recall po Cherisa, to można zrobić naklejki. Jak będzie julep, też można. Z easterowych rzeczy jeszcze tylko 3 się odblokują. Dobra. Co trzeba wybrać, krystal? Jakie masz? Okej, okay, wszystko wiemy. Czyli tak, bierzemy ciasto. Takie. Do tego wiśnia. I krateczka. A, krateczka jest jakoś łatwa. W Bakery długo się łatwiej nakłada niż w Bakery. No nie ma Bakery HD, więc wiadomo, której. Peny. Truskaweczki. Okej, okay, jakoś to trzeba spuścić. O, właśnie dostrzegłem, jak można sobie równolegle ustawić co do zamówień na naszej, powiedzmy, że w naszym notesie, nie? Czyli tej czarnej półeczce, na której wiszą zamówienia. Kletus. Witamy Kletusa. W tym odcinku powiem wam, że nie będę wam obiecywał, że faktycznie te wszystkie odcinki dzisiaj zrealizuję. Bo tego nie jestem pewien. Może i tak, że po prostu pod wieczór wam puszczę resztę, albo w ogóle wam nie puszczę wszystkich, tylko na przykład druga część jutro. Więc nie chcę jakby wam dawać nadziei, której za chwilę już możecie się nie chcę zapeszać czegoś, czego nie jestem pewien.
Okej, wiśnie. Jest i Mary. Wiśnia z piankami. Pianki są tu. I czas na wiśnię. Raz. Gotowe. Jedyneczka poszła. Zaraz, kto był czwarty? Nie, myślałem, że przyszła Cherisa i gdzieś tam. Czy wydawało mi się, że to była Cherisa, a to nie była Cherisa. Pioch P. Okej. To w sumie dwa takie ciasta. A już mogę je nawet zrobić. Bo i tak już innych zamówień nie będzie. Jak te dwa. No plus closer. Jakie tu jest zamknięcie? Sezamik. Ok, drugie. 38 dzień, no to closerem będzie. 38 to jest jakby drugi po. Jeżeli środa. A jak środa, no to chyba tutaj. Chyba wiem, kto będzie z closerów. Gdzie ci tu mamy? Dokładnie tak. Truskaweczka. I teraz będę miał wszystkie zamówienia gotowe. Czyli już coraz prawie w każdym papasie, tam gdzie mogę. No, closerzy zdążą zamówić zamówienie, a ja już mam dla nich gotowe. Ok, PHP drugie dla Akari. Będą jakieś sreberka. Teraz czas tylko te zamówienia wszystkie poobkładać tym, co jest zamówione i wydać. Robienie closerom i zamówień specjalnych do przodu jest bardzo pomocne, chociaż też może przeszkadzać, jeśli punkty zaczekania będą niskie. Jeżeli przez to mogą spaść te punkty. No bo spaść mogą, nie? Ale na szczęście to się nie dzieje. O, wafle, tylko tym razem od środka. Radlen. Jak się cieszę, wolę bardziej tą Bakerię tu go niż tą wersję PC-tową. No dobrze, wiecie dlaczego? Ja tego 8 nie muszę obkładać. Tam nawet jest 12 do ułożenia. Długo to trwa. Więc pocieszające, że tego tutaj robić nie muszę. Są inne papasy, gdzie to muszę robić, więc chociaż ta bakeria jest taka nie wymagająca tego. Szybciej to idzie, nie? Bo tylko jedno kółka trzeba odrysować i samo spada. I co bita śmietana z czekoladkami. Jak na razie nie straciliśmy za czekanie. No Mary. I teraz dwa razy PHP. Dalej żaden innego perfekta. To co, za bardzo na krawędzi, czy za bardzo w środku?
huge pee. No, Greg. Okej, dużo punktów, chociaż z perfektem nie wyszło nic. Chyba ty no. A, nie to kółko. Dlatego jest mało, że... za bardzo w środku było. No dobra, to już nałożone. Wiem, o co chodziło. W środku, nie to kółko. Ale no, srebro Akari wyszło, nie? Dużo punktów dzięki temu. Ale chyba mogło być więcej, jakby się nic nie zepsuło. Dobra, już minęło. Teraz tylko wiśnie nałożyć i dzień zakończony. Właśnie to kółko coś mi się wydawało za małe. A tutaj nie wyszło też coś. Chyba na środek nie dałem, a powinienem. Albo coś innego było tutaj niewłaściwe. ...1060, 22 rang wbity. Jajos Burger Match. Podziwiam, że większość infofestów są te Burger Matcha. No to są bardzo fajne gierki, często łatwe. Ja je lubię grać. Sfailowałem ogórka, no to już... tym slotem do góry nie zrobiłbym gwiazdki. Mięso źle, to reszta też nie pomoże. Nawet będzie dobrze. O, teraz się udało. I do zobaczenia w odcinkach kolejnych. 38 dzień się skończył. Czas na 39. Cześć.